Sprawdźmy na początek, czy moglibyśmy na tej osi rozmierzyć liczby w ten sposób, że jedna jednostka to cztery krateczki. Tu byśmy mieli dwa, tutaj trzy, a tutaj 4. No dobra, to powinno zadziałać. Na początek zaznaczmy, pierwszy wyraz równy 4. Następnie mamy wyraz drugi. Wyraz pierwszy. Jejko, wyraz trzeci. Ta jedynka to mi się po prostu tak zapisało. A jeden. Trzeci wyraz. Czwarty wyraz to jest jedna druga. Tu mamy czwarty wyraz. I piąty wyraz to jedna czwarta. Czyli połowa z tej połowy. Tu jest piąty wyraz. Tylko pięć wyrazów mieliśmy zaznaczyć. Piąty, czwarty, trzeci, drugi. I pierwszy wyraz. Jednej ósmej nie zaznaczamy, bo to jest szósty wyraz, a w zadaniu jest wyraźnie powiedziane, że mamy zaznaczyć na osi liczbowej pięć początkowych wyrazów.